Jesteśmy w miejscu budowy nowego, bardzo dużego, ale też bardzo nowoczesnego i przyjaznego dla dzieci przedszkola w Gostyninie. I to taki jeden z najbardziej radosnych punktów na trasie dzisiejszej naszej wyprawy, dzisiejszego wyjazdu, bo tutaj już miałem szczęście spotkać się z dziećmi, z dziećmi z Gostynina i bardzo cieszę się, że w przedszkolu takim jak to Rodzice będą mogli być spokojni o swoje pociechy. Że tutaj będą miały miejsce liczne zabawy, że dzieci będą szczęśliwe, że będą uradowane. Jestem o tym przekonany, bo warunki, jakie tutaj są tworzone, są naprawdę jednymi z najbardziej nowoczesnych. Jesteśmy w Gostyninie w województwie mazowieckim, 17-tysięczne miasto. Zapytałem przed chwilą. Jak za żłobkami tutaj? Otóż w ostatnich latach tutaj w Gostyninie utworzono trzy dodatkowe żłobki. W tych trzech dodatkowych żłobkach znajdzie miejsce co najmniej ponad setka dzieci. Tutaj, w tym przedszkolu, chyba jednym z największych w Polsce, około 400 dzieci będzie mogło bawić się, uczyć się świata, poznawać świat. I w bezpiecznej, spokojnej, radosnej atmosferze po prostu przebywać tych kilka godzin w czasie, kiedy rodzice pracują. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest to, aby dla pociech swoich było takie miejsce, w którym rodzice mogą pozostawić dziecko i być pewni, że dziecko będzie się tutaj uczyło na tym etapie przedszkolnym, że będzie się bawiło, będzie się. Razem z rówieśnikami radowało i poznawało świat. To niezwykle ważne. I dlatego chciałem powiedzieć też naszym przeciwnikom politycznym, którzy obudzili się po nie w czasie i mówią, że chcą tworzyć program żłobkowy, żłobki w każdej gminie. Wy znowu jesteście chyba troszeczkę spóźnieni i nie zauważyliście, że 8 lat minęło, a w tym czasie rząd Prawa i Sprawiedliwości Zwiększył trzykrotnie miejsca w żłobkach dla dzieci. Zwiększyliśmy bardzo znacząco również miejsca w przedszkolach. Zupełnie nowe placówki powstają, takie jak ta tutaj w Gostyninie. Nie może być tak, że tylko wielkie metropolie doznają tego dobrodziejstwa jak w czasach Platformy Obywatelskiej dobrodziejstwa inwestycyjnego. Również i tam zresztą tych inwestycji wtedy brakowało. Ale nasza polityka, nasza filozofia jest filozofią działania sprawiedliwego, zrównoważonego. Rodzice tutaj w Gostyninie, w powiecie gostynińskim, również zasługują na to, żeby móc spokojnie odprowadzić dziecko do przedszkola, pójść do pracy, żeby budować rodzinę, budować swoją przyszłość. O to przede wszystkim chodzi, żeby każdy Polak widział swoją przyszłość w tym miejscu gdzie chce, czasami tam, gdzie się urodził, czasami tam, gdzie się wyprowadził za żoną, za mężem, buduje rodzinę. I chcę, żeby takim miejscem, takim pięknym miejscem do życia był również Gostynin. Było również to piękne miasto w województwie mazowieckim. Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy Gostynina i okolic, cieszę się, że możemy Poprzez środki budżetowe, środki z budżetu państwa polskiego, tego naprawionego po naszych poprzednikach budżetu państwa polskiego, który wcześniej przeciekał jak sito, a dzisiaj jest w znacznym stopniu naprawiony, jest szczelny i służy mieszkańcom we wszystkich miejscach, we wszystkich zakątkach Polski. I tak będzie, jeżeli będziemy dalej obdarzeni zaufaniem przez wyborców po tych wyborach, które zbliżają się już. Um, bardzo szybko. Cieszę się, że mogliśmy tutaj w Gostyninie zobaczyć ten wspaniały obiekt i że będzie on służył mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie premierze. Proszę o zabranie głosu burmistrza miasta Gostynin, Pawła Kalinowskiego. Szanowny panie premierze, drodzy parlamentarzyści, panowie ministrowie, samorządowcy, drogie media, witam w Gostyninie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy gościć pana premiera. To wielki dzień dla naszego miasta. Cieszę się, że możemy się pochwalić tym, co realizujemy od wiosny ubiegłego roku, a więc rozbudowa przedszkola numer 4. Faktycznie 400 miejsc w tej placówce już od 1 września. Prace przebiegają zgodnie z planem, ale oczywiście prace, żeby były re realizowane, muszą być na to środki. 10 milionów, które zostawiliśmy tutaj, które dostaliśmy od państwa to wielki wkład w całą inwestycję. 3,5 miliona złotych dołożyła gmina miasta Gostynina. Dziękuję za to wszystko również naszym radnym, którzy bez mrugnięcia okiem popierali od początku powstanie tego typu inwestycji. Dodam, że to nie, że to nie jedyna inwestycja. Dzisiaj realizujemy również. Olbrzymie zadanie, jakim jest modernizacja Miejskiego Centrum Kultury za podobną kwotę. Dwie duże inwestycje, oczywiście inwestycje drogowe, aktualnie też są realizowane albo zostały zrealizowane. Panie premierze, dziękuję bardzo za te wszystkie środki. Pan wspomniał już o, o żłobkach. Faktycznie powstały trzy żłobki, które dzisiaj ratują wielu małżeństwom, wielu rodzicom, tak naprawdę. No, Pewien sposób życia, tak? O, mają gdzie zostawić swoje dzieci. Też jestem rodzicem, wiem, jakie to jest wszystko wiem. Ważne. Poznałem córkę chyba tutaj. Tak. Wiem, jakie to jest wszystko ważne. Panie premierze, raz jeszcze dziękuję. Dziękuję przy, przy okazji również naszym parlamentarzystom, którzy wspierają Gostynin we wszelkich naszych problemach. Dziękuję bardzo.